Edyto, powiedz, jesteśmy już po rozdaniu Nagród Wiktorii. Dzierżysz statuetkę. Jakie to uczucie otrzymać ją? Jest to naprawdę ogromne uczucie ogromnej przyjemności i satysfakcji, a to, że jestem tutaj w tym miejscu, zawdzięczam tylko swoim przedsiębiorcom. Oczywiście też zawdzięczam rodzicom, którzy gdzieś tam w mojej edukacji parli ekonomia, rachunkowość, księgowość. Także jestem im bardzo, bardzo wdzięczna za to, że jestem tu i teraz i dla was przede wszystkim, dla was, moi przedsiębiorcy, moi klienci, dla was się codziennie rozwijam, codziennie się edukuję, żebyście ze mną byli każdego dnia bezpieczni przez razem z Urzędem Skarbowym, razem z ZUS-em i przez każde problemy wasze codziennego dnia z podatkami, z kosztami. Nie wiem, co jeszcze więcej dodać, natomiast każdego przedsiębiorcę próbuję wspierać zawsze w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji, w podejmowaniu decyzji o płynności finansowych, w podejmowaniu decyzji o inwestycjach i nie tylko. Prowadzisz firmę ponad 20 lat. Powiedz, jaka jest tajemnica twojego sukcesu? Jaka jest tajemnica mojego sukcesu? Ja od zawsze miałam gdzieś tam mega duże szczęście, bo życie mnie pchało do tych ciekawych ludzi, którzy mi gdzieś tam w międzyczasie pomogli z moją karierą, tak? Więc moim sukcesem jest to, że mam ogromne doświadczenie w bardzo szerokim zakresie różnych dziedzin. I poza tym mam wspaniały zespół, który szkolę, zanim przystąpi do pierwszego dnia pracy. Dziękuję ci bardzo i życzę ci wielu nagród. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam was wszystkich z tego miejsca.